Dzisiaj Teatr Magiczny, Świat i Człowiek, dzieła Hermana Hessego, Marzena Grabińska, Polska. Zapraszamy do słuchu. Mariaci! Najpierw krótka sonda. Kto czytał abstrakt? I był wysyłany. A, i widzisz, po co my robimy abstrakty? Drugie pytanie. Kto czytał coś Hessego? Ja o Hesse, ale Hessego nie. Nic? A o nim co? No, życiowy jest. Ale Wikipedia? Standardowa w necie. Dobra. No, nie tylko na Ja taki nagrałam z Mikołajem taką zajawkę, która już... To jest nieaktualna była. Tak, była nieaktualna niestety, bo rozchorowałam się wtedy i musieliśmy przełożyć o miesiąc wystąpienie. W zajawce było powiedziane, że wystąpienie jest tylko dla obłąkanych, więc witam obłąkani. Wieczorek anarchistyczny. To nie jest przypadkowe, dlatego że będę w większości... Niestety się zagalopowałam. Chciałam więcej powiedzieć, ale stwierdziłam, że lepiej powiedzieć dokładniej o jednej rzeczy, niż się rozdrabniać i mówić o pięciu. Dlatego będę się skupiać głównie na takiej pozycji najbardziej znanej, Wilk Stepowy. I właśnie ten tekst jest nieprzypadkowy, bo książka zaczyna się od słów notatki Harry'ego Hallera, tylko dla obłąkanych. I teraz jeszcze element humorystyczny Hesse o studiach. Studenci, uczeni i burcze najczęściej napawali mnie od razu. Całe to życie uniwersyteckie uważam za niedorzeczne i do dzisiaj żałuję, że tak duża część młodego pokolenia mnie ma, iż studia to jedyny porządny i właściwy sposób przygotowania do wyboru zawodu. To tak, bo jesteśmy w takim klimacie, to akurat... O książce muszę troszkę opowiedzieć. Nie wiem, czy ktoś z was, ktoś z państwa oglądał taki film Zagubiona autostrada Davida Lyncha. Tak? Jakiś? Tak? Ktoś? Ktoś? Ja to wszystkie czasy. Lubisz? Znaczy, dlaczego się do tego odnoszę? Dlatego, że David Lynch to jest taka osoba, która buduje w ten sposób fabułę filmu, że zaczyna się zwykła historia, tak trwa może z pół godziny, po czym, kiedy już mamy wszystko ułożone w głowie, nagle się okazuje, że nic nie wiadomo. Kompletnie nic. I każdy może sobie do tego filmu dopisać inny sens. Każdy, kto go ogląda, mówi tak naprawdę o czymś innym i każdy inaczej rozumie ten film. Także polecam albo Zagubioną autostradę, albo Mulholland Drive, albo Inland Empire. I książka Hermana Hessego, Wilk Stepowy, też do pewnego momentu wydaje się trochę nudną powieścią na temat podstarzałego pana, który ma kryzys życiowy, nie chce mu się żyć i ma ochotę się powiesić. Ale w pewnym momencie, kiedy już postanawia, że się powiesi, co? No, na razie fabułę opowiadam, nie śmiej się ze mnie. Kiedy postanawia popełnić samobójstwo, idzie do baru najpierw się napić. Spotyka tam pewną kobietę i nagle nam się świat wywraca. Właściwie nie wiadomo, o czym dalej autor pisze. Czy, nie wiem, wzięli jakieś narkotyki i są na haju i opowiada tą historię, czy oni zasnęli, czy... no co się dzieje, jakieś urojenia? Hesse też się właśnie wzorował trochę na Nowalisie, trochę na Goethem. I stąd tutaj się pojawia ten cytat. Świat staje się snem, sen staje się światem. Ale to później jeszcze trochę. Trochę Hesse o sobie. W pierwszej swojej takiej poważnej powieści napisał takie słowa. Chciałem wam opowiedzieć, jak złoty korowód niezapomnianych rozkoszy, ja samotnik i mizantrop znalazłem na tym świecie i pragnąłem, żebyście wy, którzy może jesteście szczęśliwsi i weselsi ode mnie, z jeszcze większą radością odkrywali ten świat. I drugi ważny cytat, to chyba z Demiana, teraz już nie wiem, bo
miesza mi się wszystko. Przeczytałam generalnie wszystkie książki i mylę, przepraszam. Historia moja nie jest przyjemna, nie jest tkliwa, pełna harmonii jak historie wymyślane. Ma posmak nonsensu, pomieszania, szaleństwa i marzeń, jak życie wszystkich ludzi, którzy nie chcą siebie już dłużej ukłonywać. To jest Hesse. Jego pseudonim Emil Sinclair. Urodził się w Calw w 1877, to pewnie już wiecie z Wikipedii. W 1962 zmarł. I trochę o nim, aha, zanim o nim, to jeszcze udało mi się kilka w życiu osób zarazić Hermanem Hesse i moja przyjaciółka pojechała do muzeum w Calw, tam gdzie jest dom rodzinny Hessego. Jest kilka tutaj fotek z tego muzeum, jakby ktoś kiedyś chciał odwiedzić. To jest dom rodzinny Hessego na tym, na zdjęciach. Wioska bardzo ładna. Co nam mówi Wikipedia o tym facecie? Prozaik, poeta i eseista niemiecki o poglądach pacyfistycznych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1946. Okazjonalnie również rysownik i malarz. No, do tego się mocno nie przywiązywała, to są jego prace niezbyt zachwycające, akwarela. Czy ja wiem, czy taki zachwycający? Takie nie wiem. Ja mam wrażenie, że są nieciekawe i troszkę schizofreniczne. Co jeszcze ciekawego, Wikipedia nam powie, że w latach 60. twórczość Hessego zyskała szczególną popularność wśród młodzieży z pokolenia hipisów. No i trochę jeszcze teraz z biografii. Hesse chodził do szkoły ludowej i do liceum realnego w Calw. Później zaczął naukę w szkole łacińskiej i zdał bardzo dobrze egzamin. Dostał się... miał taki przywilej, że mógł studiować na koszt państwa w seminarium, no ale niestety tam różne jego rozterki i powiedzmy rozerwanie wewnętrzne, tak bym to nazwała, spowodowały, że najpierw uciekł z tego seminarium, później próbował popełnić samobójstwo, kiedy był u znajomego egzorcysty, który próbował tam jakoś terapeutyzować go przez 2 tygodnie. I on już studiów nie podjął. Skończył swoją edukację w wieku 16 lat. Zadebiutował, jak miał 24 lata. Ożenił się 3 razy. Jego dosyć miał burzliwe życie uczuciowe. Co? Robił taką praktykę w księgarni. Pracował też fizycznie w fabryce zegarów. Są 2 biografie. Jedna już dawno ukazała się, Zellera, biografia Hessego. Nie polecam jej. Teraz sprzed 3 lat Deckera właśnie dostałam przed 2 tygodniami. Niestety nie miałam czasu przeczytać, ale przejrzałam i wydaje się bardzo dobra. Zresztą polecana. Hesse o swoich książkach. Niemal wszystkie utwory prozatorskie, które napisałem, są biografiami duszy. W nich nie chodzi o historię, intrygi, napięcia. W gruncie rzeczy są to monologi, w których jedna, jedyna osoba rozpatrywana jest w związkach ze światem i z własnym ja. No i tak to właśnie wygląda, że są to utwory, w których nie ma jakichś zmyślonych historyjek. Ja to nazwałam w abstrakcie, jak nie czytaliście, to nie wiecie, ale nazwałam to realizmem magicznym. Nie nazwałabym tego surrealistycznym do końca, bo surrealizm sugeruje, że coś jest całkowicie zmyślone. Nie wiem, kojarzycie jakieś malarstwo surrealistyczne, tam wszystko jest jakby z innego świata. A realizm magiczny to jest tak, jakby ktoś skrajnie realistycznie namalował drzewo na przykład, i to w drzewie drzwi. Czyli jest jakiś coś realistycznego i jakiś jeden element nierealistyczny. Tak jest właśnie z powieściami Hessego. Wygląda to tak, że jest jakaś fabuła, która wygląda na zwyczajną historię i później nagle się pojawiają różne wątki takie
nierealne, fantastyczne. I o tej książce właśnie chcę opowiadać, już troszkę zaczęłam, że to jest tak z tym filmem Lyncha. Książka zaczyna się od słów: dzień minął tak, jak mijają dni, zepchnąłem go, zniszczyłem delikatnie moją prymitywną, nieśmiałą sztuką życie. Jak to wygląda? No tak jak już powiedziałam, w pewnym momencie fabuła nam zakręca i nasz bohater spotyka faceta, który zaprasza go do teatru magicznego. I nie wiemy, czym jest teatr magiczny, czy to jest jakaś alegoria, czy to ma pokazywać, że to jest świat. Na to by wskazywało. Wchodzi do teatru magicznego i widzi tam różne postaci. Na przykład gra sobie w szachy postaciami swojej duszy. Albo przegląda się w lustrze i widzi tam różne jakby formy siebie. No Hesse jak widzi człowieka? Siebie widzi inaczej niż resztę. Generalnie uważa siebie za taki gatunek specyficzny człowieka. Uważa, że istnieją ludzie po prostu, albo ludzie hybrydy. Tak, ja to tak nazywam, tak nie było to nazwane. Ludzie hybrydy, czyli na przykład człowiek ryba albo człowiek lis. On to tak nazywa. Chodzi o pewne cechy charakteru. Na przykład ktoś jest człowiekiem lisem, czyli nie wiem, lis jest sprytny. Ktoś ma takie cechy lisa i żyje w nim obok siebie lis i człowiek. I ten lis z tym człowiekiem współdziałają i mogą sobie pomagać. Dzięki temu ten człowiek jest sprytniejszy w życiu i tak dalej. I tak opisuje różne typy człowieka. Właśnie człowieka rybę, czy człowieka lisa, czy człowieka małpę, który rozbawia innych. I opisuje, najwięcej oczywiście miejsca zajmuje opis człowieka wilka. Człowiek wilk to niestety nie jest tak fajnie, że mieszkają sobie i współżyją ze sobą i jest fajnie, bo właśnie człowiek wilk to jest taka istota rozdwojona, gdzie człowiek zwalcza wilka, a wilk człowieka. O co chodzi, jakie cechy się zwalczają? No, można mieć wrażenie, że Hesse mówi o popędach i superego, tak jakby id i superego się ze sobą ścierało. Można to jeszcze inaczej pojmować. Ja bym chciała trochę zacytować dłuższe fragmenty. O, chyba będę miała kłopot. Tu się da zaznaczyć, co nie? Właśnie, jeszcze chciałam zacząć troszkę od świata, bo też mamy różne koncepcje świata. Z jednej strony Hesse ciągle zwraca uwagę na to, że świat jest taki, jakiego go mamy w głowie. Czyli jak myślimy o świecie, to taki świat postrzegamy. Z drugiej strony ciągle krytykuje mieszczaństwo i uważa, że jest on i w opozycji do niego jest świat. Jak pisze o kulturze i o świecie? No mniej więcej tak właśnie. Kto zakosztował tamtych dni złych z atakami artretyzmu albo z dotkliwym bólem głowy umiejscowionym za gałkami ocznymi, szatańsko zmieniającym każdą radość oka i ucha w udrękę, albo owych dni umierania duszy, niedobrych dni wewnętrznej pustki i rozpaczy, w których wśród wyniszczonej i wyeksploatowanej przez kartele ziemi na każdym kroku aż do mdłości szczerzy do nas zęby świat ludzki i tak zwana kultura w swoim zakłamanym, prostackim i obłudnym blasku jarmarcznym skoncentrowana i doprowadzona do szczytu obrzydliwości we własnym chorym ja. Czyli no, krytykuje generalnie kulturę, stawia siebie w opozycji. Taka tendencja się utrzymuje. On z jednej strony zdaje sobie sprawę, że jest w tym świecie mieszczańskim i z niego pochodzi, wywodzi się i żyje. Z drugiej strony cały czas krytykuje
No tutaj dłuższy fragment. Trudno znaleźć świat Boga wśród życia, jakie wiedziemy, wśród tego zadowolonego, tak bardzo mieszczańskiego, tak bardzo bezdusznego czasu, na widok tej architektury, tych interesów, tej polityki, tych ludzi. Jakże nie mam być wilkiem stepowym i nędznym pustelnikiem pośrodku świata, którego celów nie podzielam i którego radości są mi obce. Nie mogę długo wytrzymać ani w teatrze, ani w kinie. Zaledwie zdołam przeczytać gazetę, rzadko współczesną książkę. Nie rozumiem, jakiej przyjemności i zabawy ludzie szukają w przepełnionych pociągach, w hotelach, zatłoczonych kawiarniach, przy hałaśliwej, natrętnej muzyce, w barach, w kabaretach eleganckich, luksusowych miast, w światowych wystawach, na korsach, na odczytach dla złapnionych wiedzy, na wielkich boiskach sportowych. Nie mogę zrozumieć ani podzielać tych wszystkich przyjemności, które przecież były dla mnie dostępne i o które starają się i dobijają tysiące ludzi. Natomiast to, co w rzadkich chwilach staje się moim udziałem i radością, co dla mnie jest rozkoszą, przeżyciem, ekstazą i podźwignięciem, to świat zna, kocha i tego szuka chyba tylko w poezji, w życiu zaś uważa za obłęd. W istocie, jeśli świat ma rację, jeśli rację mają masowe rozrywki, kawiarniana muzyka, zamerykanizowani ludzie, zadowoleni z byle czego, w takim razie ja nie mam racji, jestem szaleńcem, jestem naprawdę wilkiem stepowym, jak często siebie nazywałem, jestem zwierzęciem zbłąkanym w obcym i niezrozumiałym świecie, zwierzęciem, które nie może już znaleźć swojego legowiska, swojego pożywienia i chęci do życia. Nie wiem, jakie to wrażenie sprawia, może nie chcę cały czas ja mówić, wolałabym jakoś, żebyście się też włączali, bo później może będą... Chcę pytań bardziej, może komentarze, dajmy czas Tobie, może na... Dobra, jest bardzo, bardzo dużo tych slajdów i boję się, że będą umykać rzeczy, jak coś Wam będzie przychodzić do głowy, to po prostu sobie gdzieś zapisujcie. Dobra, znowu się coś przesunęło. Mocny cytat. Cmentarzem jest świat naszej kultury. No, uważa, że wszystkie takie osoby, czy Chrystus, czy Sokrates, czy Goethe, są imionami na blaszanych tablicach i nic nie znaczą. Kolejny fragment, to trzeba było czytać po kolei, bo niestety dosyć chaotycznie to wygląda. Jesteś dla tego prostego, wygodnego dzisiejszego świata, zadowalającego się byle czym, za bardzo wymagający i za głodny. On cię wypluwa, masz do niego jeden wymiar za drugi. Kto chce dziś żyć zadowolony ze swojego życia, temu nie wolno być takim człowiekiem jak ja i ty. To zamiast brzdąkania żąda muzyki, zamiast zadowolenia radości, zamiast pieniędzy duszy, zamiast taśmowej produkcji prawdziwej roboty, a zamiast flirtu prawdziwej namiętności, dlatego ten świat piękny nie jest. Muszę czytać te fragmenty, żebyście wiedzieli w kontekście, jak on się wypowiada o świecie. Ten fragment akurat tutaj jest na temat, czy zawsze tak było. Tutaj Harry rozmawia z Herminą, z tą kobietą, którą poznał w barze i zastanawiają się, czy zawsze byli ludzie wilcy, czy to jest jakaś przypadłość tamtych czasów. Hermino, zawołałem tkliwie, siostro, jakie masz dobre oczy, a przecież nauczyłaś mnie Foxtrota. Ale jak to rozumiesz, że ludzie tacy jak my, mający o jeden wymiar za dużo, nie mogą tu żyć? Na czym to polega? Czy to dzisiaj tak się dzieje, czy może tak było zawsze? Nie wiem, na chwałę świata chcę przypuszczać, że nie jest, że jest to sprawa naszych czasów, że jest to choroba, chwilowe nieszczęście. Przywódcy pracują dzielnie i skutecznie nad nową wojną. My tymczasem tańczymy Foxtrota, zabieramy pieniądze i jemy czekoladki. W takich czasach świat musi wyglądać bardzo skromnie. Miejmy nadzieję, że inne czasy były lepsze i znów będą lepsze, bogatsze, szersze, głębsze. Ale to nam nie da żadnych korzyści. A może zawsze tak było? Zawsze tak jak dziś? Zawsze świat tylko dla polityków, paskarzy, kelnerów i hulaków, a bez powietrza dla ludzi?
Nie wiem, tego nikt nie wie. To jest właśnie kwestia, którą potem chciałabym przedyskutować. Czy dzisiaj też tak jest? Czy coś się zmieniło? Czy świat, który tutaj opisują w tej rozmowie, jest diametralnie różny od tego obecnie? Później właśnie nasz bohater spotyka Pabla. Zostaje zaproszony do tego teatru magicznego. I Pablo mówi tak. Tęskni pan za tym, żeby zostawić tę epokę, ten świat, tę rzeczywistość, przenieść się w inną, bardziej panu odpowiadającą. W świat bez czasu. Niech pan to zrobi, drogi przyjacielu. Zachęcam pana do tego. Pan przecież wie, gdzie jest ukryty ten inny świat, którego pan szuka. I wie pan, że jest to świat pańskiej własnej duszy. Tylko w pańskim wnętrzu żyje ta inna rzeczywistość, za którą pan tęskni. Nie mogę panu dać niczego, co by nie istniało już w panu. Nie mogę panu otworzyć innej galerii obrazów oprócz galerii pańskiej duszy. Nie mogę panu dać niczego oprócz sposobności, bodźca i klucza. Pomagam panu ujawnić jego własny świat, to wszystko. To o tym już wspominałam, czyli świat jako coś, co jest we mnie. Ty masz swój świat, ja mam swój świat. Czy takie spostrzeganie świata jest dopuszczalne i tak powinniśmy widzieć świat? Kwestia do dyskusji. To o ludziach innych. Oczywiście nie chcą pływać. Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie będą. Nie chcą myśleć, gdyż są stworzeni do życia, nie do myślenia. Tak, a kto myśli i kto z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziedzinie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć. To do nas, filozofów, o myśleniu. Pytanie, czy żyć, czy myśleć? Czy to się kłóci ze sobą? Dalej o świecie. Świat nie żąda od ciebie ani czynów, ani ofiar, ani podobnych rzeczy. Życie nie jest heroicznym poematem z rolami bohaterów i tym podobnych postaci, lecz mieszczańską, najlepszą izbą, gdzie ludzi w pełni zadowala jedzenie, picie i robótka na drutach, partia taroka i radio. Kto zaś pragnie czegoś innego i żywi w sobie pragnienie tego, co bohaterskie, piękne, pragnienie kultu dla wielkich poetów albo dla świętych, ten jest szaleńcem albo Don Kiszotem. Faktycznie tak jest? Czy potrzebujemy tylko jeść, pić i słuchać radia? Czy mamy jakieś głębsze potrzeby? Jak to jest? Czy ci, co mają głębsze potrzeby, są szaleńcami? Jacy my jesteśmy? I tu już opisywany jest człowiek i wilk. To jest fragment... fragment takiego traktatu. Bohater po prostu wychodzi na ulicę i dostaje, ktoś mu wręcza traktat. Traktat jest o nim. I on sobie go czyta i znajduje tam opis siebie. Harry jako człowiek, jeśli Harry jako człowiek miał piękną myśl, żywił jakieś delikatne, szlachetne uczucie lub sprawił tak zwany dobry uczynek, wtedy wilk szczerzył w nim kły, śmiał się i pokazywał z krwawym szyderstwem, jak nie do twarzy wilkowi stepowemu, z całym śmiesznym, szlachetnym teatrem wilkowi, który w głębi serca dobrze wie, co by mu przypadło do gustu, a mianowicie samotna gonitwa po stepach, od czasu do czasu chłeptanie krwi lub uganianie się za wilczycą. I wtedy z punktu widzenia wilka każda czynność ludzka stawała się przeraźliwie śmieszna, żenująca, głupia, próżna. Ale zupełnie tak samo było, kiedy Harry czuł się i zachowywał jak wilk, kiedy szczerzył zęby i odczuwał nienawiść, śmiertelną wrogość do wszystkich ludzi i do ich zakłamanych, zwyrodniałych manier i obyczajów. Wtedy to leżała w nim na czatach cząstka człowiecza, śledziła wilka, nazywała go bydlęciem i bestią, psuła i zatruwała mu każdą radość czerpaną z prostej wilczej, dzikiej natury. Tutaj widać już ten konflikt. Tak jak mówiłam, on zaczyna mówić o sobie jako o wilczym człowieku. O tych dwóch częściach, wilku i człowieku. Tutaj wilk jest
związany z popędami i z jakimiś takimi naturą, a człowiek z kulturą, no i to się ze sobą kłóci. No jakoś, nie wiem jak mam to skomentować. No Ola no! Co? Nie, nie mam szans w 5 minut skończyć, wybacz. Przedłużę, jestem Pawłem Lechowskim dzisiaj. Jeszcze, bo nie będzie dyskusji, nie? Będziesz tak cały czas pokazywał, to w 5 minut będzie trwało wiecznie. Teraz musisz 4 minuty nacisnąć. Apeluję o niepodważanie kompetencji przewodniczących. Dziękuję. To no dobra, ale teraz... Musimy wynieść. Tak więc uznawał i potwierdzał stale jedną połową swojej istoty i postępków to, co drugą połową zwalczał i negował. Powiedzielibyśmy neurotyk. I teraz przyczyny wilczości, to już jest moja notatka w tym momencie, nie cytat. Jakie przyczyny wilczości widzi Hesse w sobie? No takie troszkę wymienianie poważne, że czary. Że na przykład był człowiekiem obdarzony wilczą duszą. Że urodził się jako człowiek z wilczą duszą. Przypadkowo tak wyszło. Albo kolejną przyczynę, jaką wymyślił, to taką, że wilczość jest urojeniem albo chorobą psychiczną. Albo taki był powód tego, że stał się wilkiem, że w dzieciństwie był dziki, a wychowawcy bardzo go karali i przez to ta dzikość się nasiliła w nim. Ale czy przyczyny są ważne? No, Hesse stwierdza, że nie, bo sąd innych o tym, a także jego własne mniemanie nie przedstawiały dla niego żadnej wartości, gdyż nie mogły przecież wypędzić z niego wilka. Czyli po prostu... Nieważne, jaka jest przyczyna wilczości, tego, że ma dwie części sprzeczne ze sobą, bo i tak nie można tego zmienić, jego zdaniem. Tu jeszcze dalsza kwestia. Okej, będę się streszczać, nie będę tego czytać, powiem tylko. Dalsza kwestia jest taka, że jeśli człowiek jest rozdwojony i ma w sobie takie dwie skrajne cechy, to w różnych sytuacjach pokazuje albo jedną, albo drugą stronę. I nie wiem, jak ja pokazuję teraz człowieka Mikołajowi i on mnie lubi jako człowieka i zobaczy, że ja jestem też wilkiem, to może mnie przestać lubić, bo poznał człowieka i teraz jest zawiedziony, że ja jestem wilkiem. Z drugiej strony, jak ktoś mnie pozna jako wilka, to będzie zawiedziony, kiedy pozna mnie jako człowieka. Problem jest w relacjach z takimi ludźmi wilczymi. A tu jest właśnie taki fragment. Oczywiście Harry chciał być kochany w całości, jako całość, i wilk, i człowiek. No tylko to był właśnie problem, bo ludzie zwykle są jednością albo są ludźmi nie tak rozdwojonymi i nie potrafią zobaczyć w nim tych dwóch części. Przy tym właśnie nasz bohater wcale nie był znienawidzony ludziom. Wiele osób go lubiło, ale nie miał takich głębokich, bliskich relacji przez to właśnie, że albo wiązał się z kimś jako wilk, albo wiązał się z kimś jako człowiek. Nie mógł znaleźć drugiego wilka człowieka. I teraz wyjaśnienie, dlaczego w ogóle krytyka, on sam krytykuje to swoje stanowisko związane z wilkiem. To nam oczywiście może budzić wiele wątpliwości. Na przykład jak patrzę na twarz Dawida, to od razu widzę, że miałby ochotę powiedzieć, jakie pierdzielenie. Wiedziałam, znam go. Więc Hesse krytykuje sam siebie, swoją teorię krytykuje w taki sposób. Podział na wilka i człowieka, na popędy i na ducha, przez który Harry usiłuje uczynić swój los bardziej zrozumiałym, jest ogromnym uproszczeniem, jest pogwałceniem rzeczywistości na korzyść pozornie słusznego, a w gruncie rzeczy błędnego wyjaśnienia sprzeczności, jakie ten człowiek w sobie znajduje i jakie wydają mu się źródłem jego wielkich cierpień. Facet wymyślił teorię po to, żeby sobie wyjaśnić,
to, co się z nim dzieje, tak? No i dalej, krytyki ciąg dalszy. Żaden bowiem człowiek, ani najbardziej prymitywny murzyn, ani nawet idiota, nie jest tak rozbrajająco prosty, żeby istota jego dała się wytłumaczyć jedynie jako suma dwóch albo trzech zasadniczych elementów. A określenie człowieka tak zróżnicowanego jak Harry naiwnym podziałem na wilka i człowieka jest beznadziejną, dziecinną próbą. Harry nie składa się z dwóch istot, ale ze stu, z tysięcy. Jego życie balansuje, tak jak życie każdego człowieka, nie tylko pomiędzy dwoma biegunami, tak jak na przykład pomiędzy popędem a duchem, ale między świętym a rozpustnikiem, między tysiącami, między niezliczonymi parami biegunów. I tutaj właśnie mówi, jak uważa, że to wygląda. My stosujemy takie uproszczenie, żeby nam było łatwiej, czy jak żeby sobie to wyjaśnić i uprościć, żeby nie zwariować. A tak naprawdę nasza dusza jest bardzo złożona. Jak bardzo jeszcze tutaj jest ciąg dalszy, żebyście wiedzieli, jak on myśli o sobie, czy o ludziach ogólnie. W rzeczywistości żadne ja, nawet najbardziej naiwne, nie jest jednością, ale zróżnicowanym światem, małym gwieździstym niebem, chaosem form, stopni, stanów, dziedzicznych obciążeń i możliwości. Każda jednostka dąży do uznania tego chaosu za jedność i mówi o swoim ja tak, jakby ono było zjawiskiem prostym, zdecydowanie ukształtowanym, jasno nakreślonym. Ale to jest złudzenie. Właściwie każdemu człowiekowi, nawet najdoskonalszemu, jest, jak się zdaje, pewną koniecznością, postulatem życia, tak jak oddychanie i jedzenie. Czyli jego zdaniem to upraszczanie siebie jest jakby konieczne i wszyscy to robią, żeby żyć. Tylko tutaj chyba już wycięłam. Hesse twierdzi, że ludzie się tak upraszczają, że uważają, że są sobą, nazywają ja i uważają, że są jedni, że nie ma w nich żadnych przeciwieństw, starają się, żeby być jednością i uważa, że ludzie, którzy potrafią siebie rozdwoić na wilka i człowieka, są już w tym momencie geniuszami, jeśli potrafią widzieć siebie w więcej niż jednej formie. Dwie ważne myśli. Jako ciało każdy człowiek jest jednością, jako dusza nigdy. I człowiek jest składający się ze stu łusek cebulą, uplecioną z mnóstwa nitek tkaniną. Bardzo ładne metafory, prawda? I teraz co z tym zrobić w ogóle? Bo jest takie rozdwojenie i co właściwie można z tym zrobić? Hesse uważa, że nie ma... No, właściwie nie ma wyjścia zbyt wielkiego. Żadna droga nie prowadzi z powrotem ani do wilka, ani do dziecka. Na początku jego zdaniem nie ma niewinności ani prostoty. Wszystko jest stworzone... Wszystko, co stworzone, nawet pozornie najprostsze, jest pełne winy, jest już rozdwojone, jest wrzucone w brudny nurt stawania się i nigdy nie może płynąć wstecz. I droga do niewinności, do stanu przed stworzenia, do Boga nie prowadzi wstecz, ale naprzód. Trzeba się stawać bardziej człowiekiem, a nie wracać się do popędów, tak twierdzi Hesse. I tu jeszcze dalej o tym upraszczaniu, bo z jednej strony powiedział, że to upraszczanie jest konieczne do życia, żeby nie zwariować, a z drugiej strony mówi tak. Wyobraźmy sobie ogród z setkami odmian drzew, z tysiącami odmian kwiatów, z setkami rozmaitych owoców i ziół. Jeśli ogrodnik nie będzie znał innego rozróżnienia botanicznego niż rośliny jadalne i chwast, wówczas nie będzie wiedział, co począć z 90 swojego ogrodu, powyrywa najcudowniejsze kwiaty, wyrąbie najszlachetniejsze drzewa lub znienawidzi je i będzie patrzył na nie krzywym okiem. Tak postępuje wilk stepowy z tysiącem kwiatów swojej duszy. Czyli z drugiej strony mówi, że to upraszczanie im większe jest, tym gorzej, bo zabijamy w sobie tą różnorodność i nie jest to dla nas dobre. Jakie widzi wyjścia z tej sytuacji, żeby w ogóle być wilkiem, czy żeby w ogóle być takim człowiekiem różnorodnym, powiedzmy, i nie zwariować? No cała ta książka Wilk Stepowy daje takie recepty, żeby nie zwariować, żeby żyć, trzeba się nauczyć śmiać i tańczyć. To po pierwsze.
Po drugie uważa, że wyjściem takim z napięcia pomiędzy tymi przeciwieństwami jest sztuka. I tak się kończy nasza powieść. Widziałem, że w mojej kieszeni są setki tysięcy układów gry życiowej. Wstrząśnięty przeczuwałem jej sens, byłem zdecydowany rozpocząć ją jeszcze raz, raz jeszcze zakosztować jej męki, raz jeszcze wzdrygnąć się przed jej bezsensem, raz jeszcze wiele razy przejść piekło mojej duszy. I tutaj miałam mówić o innej książce, ale dam sobie spokój i... Ojej. Aha, jeszcze to jest bardzo ładny wiersz. O samotności. I problemy, jakie chcę wam dać, żebyśmy podyskutowali o nich, jeśli w ogóle macie jakieś refleksje poza tym, że jest to jakieś gówno. Świat jako galeria obrazów duszy, czyli to, że każdy świat widzi inaczej jako to, co ma w głowie. Czy to jest dopuszczalne, czy tak można widzieć świat? Czy jest sensowne, jak o tym myślicie? I czy ta dychotomia, nie wiem, czy ja ją dobrze przedstawiłam, czy to jakoś zagrało w was. Czy to skłócenie wewnętrzne jest u ludzi czymś powszechnym, czy jakbyśmy to wyjaśnili, czy to jest jakaś choroba, czy to jest normalne? I czy właśnie to jest uniwersalne, czy problem ten jest dalej aktualny, czy tak jak Hermina z Harrym sobie rozmawiali na ten temat, to wtedy był problem, teraz go nie ma. Ogólnie jak się odnieść do tego wszystkiego, jak to możemy rozumieć, waszym zdaniem? Dziękuję. Teraz z drugiej strony pytanie, proszę. Ja się odniosę też do tych problemów od razu. Najpierw stwierdzę, że wydało się całkiem sensowne. Tak? Nawet też jego podejście nie uznałbym za jakieś pozbawione w ogóle logiki czy jakiegoś takiego wglądu w rzeczywistość. Bo chyba każdy się zgodzi z pewnym rozdarciem w człowieku, czyli pewnym rodzajem hipokryzji, że jedno się myśli, drugie robi, czasami sprzeczne jakieś walczące elementy duszy. To, co mi się wydaje, jeśli chodzi o miejsce, w którym bym się nie zgodził z nim, to ze sprowadzeniem jakby, no bo on tak rozumie, że trzeba to tak zostawić, że są te walczące elementy, ale ja bym powiedział, że można, że istnieje możliwość, bo powiedział, że nie istnieje. Nie da się z tym zrobić, tam dał ten śmiech, taniec, sztukę jako, można powiedzieć, coś w rodzaju, nie wiem, ale to nie ma działalności leczniczej, bo nie da się nic z tego stanu poznawiać, ale moim zdaniem za bardzo prowadził integrację tych czynników do ujednolicenia, czyli że integracja to musi być stanie się jakby jednym z tych elementów, prawda? A nie na zasadzie poddania tych elementów jednej zasadzie. Bo jest też takie rozwiązanie. I o tym wydaje mi się, że... Jakiej zasadzie? Nie wiem, co masz na myśli. To znaczy w tym kontekście, że bez zniszczenia różnorodności tych różnych czynników, które każdy ma jakiś swój interes, gdzieś ciągnie w inną stronę, i są jakieś napięcia między nimi, prawda? Mhm. Tutaj jeden chce być wilkiem i by pożerał innych, drugi nie wiem, chce im pomagać i działać zupełnie inaczej. No ale jeśli chodzi, bo można myśleć właśnie tak, jak wydaje mi się wynikało z tej prezentacji, że teraz trzeba wybrać, no to niech będzie ten wilk, albo odwrotnie, będzie ten... Nie, właśnie, on raz był jednym, raz drugim. No jeszcze właśnie. Nie powiedziałam jednej rzeczy, znaczy, bo tak, bo one są sprzeczne, więc jak jestem właśnie. Jednym, to I potem masz poczucie winy, że nie byłeś właśnie. Drugim. To o co mi chodzi, to że nie chodzi o to, że po co mam wybierać, najlepiej wziąć obie. Chodzi o to, że... Nie da się, a da się. Właśnie, ale w jaki sposób się nie da? Nie da się jednocześnie, to znaczy w momencie, kiedy się zwalczają, bo każda ma swój interes, ale jeżeli są poddane
jednemu celowi, to w tym momencie czasami trzeba zadziałać jak wiele. Problem jest właśnie taki, że nie da się jakoś podporządkować tego, bo w innych książkach, nie wiem, Narcyz i Złotousty, czy Siddhartha, jakbyś przeczytał. Widzisz coś takiego, że opisuje ci dwie skrajności, może to ci bliżej będzie tobie, że opisuje ci świętego i rozpustnika. Jak chcesz to pogodzić? Być rozpustnikiem, a potem iść do spowiedzi i być świętym z powrotem? Nie, no bo rozpustnik i święty to już są pewne jakieś wynikowe, można powiedzieć, opisy właśnie całości jednej, prawda? Rozpustnik, jako on jedno ja. Święty, nie, właśnie. On jedno ja. No właśnie nie. Żeby być świętym, to inaczej, nie ma świętych bez pokus na przykład. Świętym zostaje ten, kto przezwycięża pokus, a nie ten, kto nie posiada. No tylko, że wtedy jesteś cały czas świętym, a właśnie chodzi o to, że masz w sobie rozpustnika i raz działasz jak rozpustnik, a raz jak święty. Ale każdy święty czasami działa jak rozpustnik, rozpustnikowi zdarza się zadziałać jak świętemu. Więc to nie są pewne monolity w ten sposób, prawda? To jest pewna droga. I teraz pytanie, w którą stronę ktoś idzie, ale te elementy są obecne i ustanowione. Jeśli chodzi o rozpustnik. Jeszcze... Żeby nie wchodzi w dyskusję i tobie, ale jakby głos. I wydaje mi się, że bardzo trafnie powiedział, że się już całkowicie z tym zgadzam, aczkolwiek te inne rzeczy ją budowały, uważam za idące w tym kierunku, ale mówi, że właśnie, że nie można się cofnąć, nie można wrócić do jakiegoś rajdu, do tego momentu bez winy niepodzielności, nie trzeba iść naprzód, żeby stawać się człowiekiem. No. Wydaje mi się, że to jest bardzo trafna intuicja. Tylko, że z drugiej strony mówi tak naprawdę, że nie da się być człowiekiem. To znaczy, nie można uzyskać żadnej integralności. Tylko z tym bym się nie zgodził. Jak byś ty widziała właśnie to iść naprzód u niego? Jak ja bym widziała? W ogóle jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy ważnej, że on też opisywał takie momenty, że działy się takie cuda w życiu, że na jeden moment wilk i człowiek żyli ze sobą w zgodzie na chwilkę. I uważa, że to, co się dzieje, ta wojna i to straszne cierpienie, jakie przynosi ta wojna, wynagradza mu chwila, kiedy jest spokój między nimi, nawet jeśli jest to krótka chwila. Jest, tylko właśnie są to nieoczekiwane momenty, on tam opisuje różne, albo są to jakieś związane ze sztuką, albo z mistyką, takie momenty. Tak, tak. No właśnie, ale czy da się być tym człowiekiem? Da się osiągnąć tą integralność? Na stałe nie. Na stałe, póki żyjemy i chodzimy po świecie, nie. Ale później na przykład po tym, że on wierzył w ogóle w jakąś taką tradycję, życie po życiu, czy... On jako on? Jako Hesse? Tak, w jakieś życie wierzył, tylko właściwie nie wiadomo w jakie, bo on został wychowany w takiej rodzinie. Połowa jego rodziny jakby miała korzenie takie chyba hinduskie, połowa chrześcijańskie i jego ojciec i dziadek byli misjonarzami w Indiach. Także on był też mega rozdwojony przez to, jaką miał rodzinę. I też jego poglądy są niejasne na ten temat. Fascynował się katolicyzmem, ale nigdy nie był w żadnym kościele. Oglądał. To tak fajnie, takie jego wspomnienie, jak się czyta gdzieś tam w górach, w Alpach sobie oglądał, jak ludzie chodzą do kościoła, jakieś tam nowenny. Dobrze. Proszę, Zbyszku, poproszę. Mam takie pytanie, ono było pytanie naiwne, bo żaden z ludzi jest znawca literatury, ale jak się po książku zapozywałem, tam cały czas jest ten dysonans, to zło, jak ma w sobie wilka, to jest już dramat. Ale tak, szkoda, że ryja, tak? Ale tak, wracając, bo jak popatrzymy historycznie na ten problem, to o tych wilkach tak to już na przykład o Genghis Khanie mówiono, że to jest syn wilka stepowego. I o co mi chodzi? W Japonii jest to też często pokazane, że tak naprawdę ten wilk to nie jest żadne przekleństwo, tylko zbawienie dla człowieka, bo ta zwierzęcy, to jest tak może być. Tak oni mówią, że właśnie to, że ta walka z wilkiem, to wynika z tego, żeby tego wilka zabrać, mówimy. A taki na przykład Mistrz Mianowa, to on by powiedział wtedy, nie zaprzyjaźnij się z nim, bo ta twoja bezwzględność, ten wilk, on uczyni z ciebie wielkiego człowieka, bo da ci siłę. No tylko problem jest taki, że jak masz sprzeczne poglądy, to nie możesz tego zintegrować w żaden sposób, nie da się zaprzyjaźnić. Musisz zejść i trochę pójść na kompromis, a żeby to zrobić, to tracisz jedno albo drugie i nie jesteś ani wilkiem, ani człowiekiem. Skomplikowana sprawa. No to właśnie lepiej
A poza tym jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, której nie powiedziałam, że Hesse uważa, że w tym traktacie o wilku stepowym, nie wiem czy pamiętasz, uważa, że wilczy ludzie są potrzebni dla harmonii w społeczeństwie. Tak. W sensie do popkultury, tak? Jak będzie wiedział, o czym mówię, odnośnie uniwersum Edelskora, tak? To była grupa ludzi, którzy byli właśnie tymi wilkami, oni byli z tego powodu szczęśliwi. Bo poddając się temu wilkowi, oni byli niezwykle bezwzględni, niezwykle silni. Mimo wszystko niektórzy się jednak chcieli tego pozbyć, tak? Pojedyncze przypadki. Woleli polować hirocynem, niż być miernotami. Zdarzało się. Proszę bardzo. Kolega podnosił rękę. Ludzie jednak odnośnie poglądów i charakterów zazwyczaj miałem tak, że trudno im jakby żyć ze sprzecznościami. Trudno żyć na zasadzie porównując do wilka i człowieka, którzy teoretycznie z sobą walczą. Bo jeżeli są na przykład sprzeczności w poglądach na przykład moralnych czy w czymś takim, to nie da się na przykład uważać, że coś jest moralne i niemoralne zarazem. A zdarza się tak, że ludzie czasami właśnie są hipokrytami i robią rzeczy, które są nawet według ich jakby filozofii życiowej złe. A często tego nie zauważają i może to wynika z tego, że ludzie tych sprzeczności jakby nie zauważają. Nie zauważają tej drugiej części tego wilka. Mhm. Może tak być. Wtedy okazałoby się, że nie są hipokrytami, bo właściwie ktoś może działać według tej drugiej moralności. O tak, ale jak sobie uświadomi, to w tym momencie... Nie. Zdecydowanie tak bym tego nie nazwała. Jednak to jest trochę bardziej skomplikowane, bo zbyt upraszczasz. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? No nie. Liko. No, pan profesor, oczywiście spodziewałem się. Od czego by to zacząć? Od czego by to zacząć, tak? No, kilka różnych. Długo mogę mówić, czy nie za długo? Ile? Bardzo długo. 5 minut. No, ma pan moje pozwolenie. A widzę, nie mogę. To najbardziej mnie to pytanie ostatnie słyszyło, jak to rozumieć, do czego się odnieść, tak? Jak to rozumieć, do czego się odnieść? No to ten kanon, w którym tu się poruszamy, ten kanon filozofii, to tu by należało odnieść się do czegoś takiego, co by nazywało się jakąś filozofią wielkich napięć człowieka, wielkich dynamizmów, wielkich sporów. No gdzie masz takie wielkie spory w filozofii? Nie wiem, Pascal na przykład, czy mający tam w serce, czy rozum, tak? Ejku, niech pan tylko Pascala zostawi. Wie pan, że nie lubię. No, Augustyna, właśnie to Augustyna. Tam z jednej strony masz przecież tą tradycję manicheizmu, a z drugiej strony, no to wielką transcendencję chrześcijaństwa. Nie dobrze być? Rozpustni i święty. No właśnie, tak. Właśnie w jednym czasie. No nie w jednym czasie, zgoda, no, to jest jakiś proces. Bo to, co chciałbym powiedzieć, słaba instancja narzędna. To też o tej biografii powiedziałaś, bo to tak jak mi się w życiu nie udało, tak i ten sam problem wychodził w jego filozofii. Tak to można powiedzieć. Że jeśli w życiu nie opracował sobie instancji nadrzędnej, która by potrafiła połączyć Dzikość, tak? Taką indywidualność, anarchii, nawet takie coś zupełnie pierwotnego, że nie wiem dlaczego, ale mam ochotę wyjść z Szarpaci. No mam takie popędowe, tak? No to jedna, a z drugiej strony, że no, też muszę być na ulicę, kupić sobie coś do jedzenia, powiedzieć komuś cześć, no może. Brak tej instancji nadrzędnej, która by w jakiś sposób organizowała tę przestrzeń.
No tak, tylko jak to jest tak trywialne, jak pan mówi, to łatwo sobie znaleźć coś wyższego i zintegrować to jakoś. A gorzej, jak to właśnie jest tak, że jest faktycznie na przykład chrześcijanin i rozpustnik. Jak to w ogóle pogodzić? Albo trzeba jedno porzucić, albo drugie. A tylko wtedy porzuca się siebie. No, chtuby i to ja, znaczy chodziłoby o to, żeby... A nie da się tego sprowadzić do wspólnego mianownika. Niestety się nie da, dlatego można się całe życie miotać. A masz to jest tak jak z tymi alkoholikami, że zawsze się alkoholikiem, mimo że potem się nie jest, nie? To się nie pija. No tak, można to porzucić i zwariować. Ja tak uważam. Ale jesteś cały czas. To jest normalne. Że to zostaje do ciebie. Albo akceptujesz. Właśnie ja też miałam wcześniej, ale chciałabym, właśnie czy też masz chyba trochę zaakceptować jakieś zło w sobie i jakąś drugą naturę. Zaakceptować to, żyć jednocześnie. Wydaje mi się, że trochę można. Da się na stałe? No chyba Jung mówił, że nie, że ze swojego cienia się nie da na stałe. Na pewno się nie da, ale na pewno też można w jakiś sposób próbować to oswoić. No jeśli na przykład jestem osobnikiem agresywnym i chętnie tej swojej dziewczynie przyłożę, bo tak... To stanę się pieskiem i będę lizać po twarzy wszystkich. No to ono, wiesz co, to jak mamy się spotkać wieczorem na pogadówkę, to sobie idź na siłownię, ale taką mocną siłownię. No i ja wracam z tej siłowni, no już taki, co jak się czujesz, fajnie, wszystko dobrze i tylko bym spać poszedł. Ale chodzi o to, żeby... Tak mi się wydaje, że pan trywializuje. Pan robi to, co on zrobił, że pokazał, że ludzie lubią upraszczać. Nie. Właśnie życie w rozdarciu. Tylko to jest zbyt przerażające, aby stwierdzić, że tak można. Bo jest to cholernie samotne życie z drugiej strony. A jakie to jest trochę, społecznie jest to trochę szalona propozycja. Jest. Ten Kierkegaard, który biega po Kopenhadze po nocach i krzyczy: o Boże, ja tutaj dać sobie radę z tym wszystkim. No. Nie ma na wejścia. Albo idziesz do szaleństwa i jesteś tym szaleńcem, albo tak, a to próbujesz to w jakiś sposób oswoić, ujarzmić, no i udać, że no, przepraszam, w miarę normalnie jestem. No ja udaję. Ja też udaję. Wiem. Staram się przystosować. To jest kierować. W sensie, że są ludzie, którzy mają jednocześnie ciepło, agresję w sobie i na przykład mam znajomego, który swoją agresję na przykład w sztukach wyrzuca, tak? A w rodzinie na przykład jest cholernie ciepłym i fajnym gościem. Okej. Okay. Tylko mówię, bo ja akurat nie bliski jest osobiście ten konflikt z chrześcijaństwem i cały czas będę do niego wracać, że jest to po prostu niemożliwe. Decydujesz się na jedno, na drugie, albo jesteś faktycznie hipokrytą, tak? Tak to wygląda. Tylko no konflikt właśnie taki, że jest to napięcie pomiędzy duchem a ciałem, tak? No jest, że droga... No jest i mnie niemal kiedyś doprowadziło do szaleństwa. Uważam, że głupio jest wybrać jedno albo drugie. Bo jestem i jednym, i drugim. Po pierwsze, chrześcijaństwo to różnica, bo to też jest kwestia jedna. Ale druga, wydaje mi się, jakby się zgodził z panem profesorem. Niemożliwe. Bardzo katolickie poglądy, ale nawiążę do Junga, którego ty wspomniałaś. I on przecież mówił, jemu było bliżej też do jakiegoś też może gnostycyzmu, ale przypływał właśnie... Mówił o integracji osobowości, szczególnie o jaźni i w kontekście Tao na przykład, czyli tej czy Dao, jak to zależy, kto tam wymawia, ale w kontekście właśnie drogi, że wszyscy jesteśmy hipokrytami, to jest pierwsze, co musimy uznać, wszyscy mamy w sobie różne sprzeczności i nawet jeżeli na tym świecie ich w pełni zintegrujemy, to dzisiaj może być lepiej niż wczoraj, a jutro lepiej niż dzisiaj. No właśnie nie wiem, czy wszyscy, bo na to nie odpowiedzieliśmy, czy to jest problem uniwersalny i wszyscy tutaj czują się... Nie wiem, bo tutaj... ...jednocześnie jest zwierzęciem. No bo dlatego trzeba tylko... On się uprościł zbyt mocno, uprościł. Jak damy mu bodźców, to chcę zobaczyć zwierzę, jakie to jest. No wczoraj widziałam, ochrzanił mnie. A jeszcze ci powiem a propos tego, co powiedziałeś, to ten ostatni cytat, który dawałam jako z Wilka Stopowego, to był bardzo taki
z nadzieją związane, bo zobacz, on napisał po tym, jak już wszedł do tego teatru, zobaczył, o co tam chodzi, że są w jego wnętrzu jakieś tam różne formy i tak dalej. On zabił animę swoją, tak naprawdę. Po czym mówi, że zobaczył tysiące układów gry życiowej i chciał jeszcze raz spróbować. Właśnie, w wielu momentach się przejawia jednak jakaś taka nadzieja, ale tylko nawet stwierdza, że a jednak nie. To jest kolejna sprzeczność pomiędzy nadzieją a beznadzieją, pomiędzy matką, ojcem, pomiędzy... Mnóstwo jest tych sprzeczności. A to nie jest tak, że po prostu sobie próbuję wmówić i usprawiedliwić sytuację, że to ogon merda psa. W jakim sensie? W takim sensie, że on po prostu daje się tym swoim instynktom, bo po prostu nie chce mu się z tym walczyć. Albo nie umie z tym walczyć i kompletnie stwierdza, że się tak, że się nie da. No chodź do tego kościoła, nie da się patrzeć. Znaczy, bo to jeszcze się zgłosił wcześniej, chłopa, nie? Jest coś takiego, że niby ludzie mają te swoje instynkty, ale instynkty czy te swoje osobowości i tak dalej. Ale jest też coś takiego, że ludzie mają po prostu wolę jakąś i mogą nad tym pracować, mogą z tym walczyć i mogą, są w stanie wybrać, którą drogą chcą iść. Dobra, ale czy wszystkie rzeczy dają się zmienić? Czy jednak nie jesteśmy uwarunkowani, a jeśli jesteśmy, to w jakim stopniu? Czy twoja osobowość zależy od ciebie, twój temperament? No nie, nie zmienisz się z choleryka w flegmatyka, na przykład mówię. Że są pewne rzeczy, które nie ulegają zmianie i które są jakby stałe w czasie, tak? To jest może na takiej zasadzie, że jeżeli uważasz, że coś jest słuszne, to próbujesz tak postępować. Jeżeli ci się podoba flegmatyzm, w sensie, jeżeli lubisz się tak zachowywać, czy pasuje ci to, to próbujesz w ten sposób się zachowywać. Może na takiej zasadzie. Wiesz co, jest jeszcze coś takiego, że przydałaby się tutaj trzecia część, z którą by się autor utożsamił i wybrałby, czy chce być tym albo tym, bo on się czuje i tym i nie może z żadnego stanowiska wybrać nic. Bo są sprzeczne. No tak, jest i tym, równocześnie i w takim samym stopniu jest tym, jak i tym. Nie ma tam, że 90% tego i 10% tego, tylko 50% to, 50% to. I teraz jak tu wybrać? Jak wybiera, staje się na chwilę jednym, to ten drugi jakby też chce dojść do... To jest na takiej zasadzie troszeczkę, że każdy niby, można powiedzieć, że jest potencjalnym mordercą, bo mógłby coś zrobić, ale na przykład... Albo... Czujesz w sobie mordercę? Nie wiesz co, była taka myśl u Gibrana chyba, tak powiedział, że jesteś, że cudzołożnik, morderca, matko, nie, matkobójca, dzieciobójczyni jest w tobie, nie? Że to... Chodzi o to, że człowiek ma jakby potencjał do robienia rzeczy dobrych i do złych, w sensie. Totalnie pomijając, co nazywamy dobre, ma co złe. Ale potencjalnie może zrobić wszystko, tylko zależy jakby od tego, jaką drogą chce iść. Ale dobra, to utożsamiłeś wilka z czymś złym, a człowieka z czymś dobrym. Nie chcę tego utożsamiać, tak, tylko dlatego powiedziałem, że w ogóle kwestia dobra, a zła to jest osobna kwestia. To jest jakby na zasadzie... Różni ludzie mają różne wartościowania różnych rzeczy i można inaczej różne fakty oceniać. W sensie coś dla kogoś może być tak jak porównywanie. Coś jest lepsze, coś jest gorsze i oceniać tak te rzeczy. Okej. Okay. Co polega, mówimy się swoim, bo ja słabe ego. Czy tu walczysz z jednym z tym super ego, to takie piękne szlachetne, to i to potem dobre. I teraz jeśli nie masz tego ego, to wszystko się rozkłada, nie ma jak funkcjonować. No ego jest ruchome, z jednej na drugiej skacze. Ale super ego jest. To co to jest? Wiesz, że kultura, tak jak Twoim mówił, w tym momencie jest całym procesem kształtowania owego ego i zarazem uzgadniania tej walki super ego z nim.
Tutaj tego nie ma, tego trzeciego elementu nie ma. Jak on w ogóle nie był kulturowy, to cały zamknął. Ale po kilku się wystarczy. Ja właśnie chciałam się jeszcze zapytać, czy jakiś specjalista kiedykolwiek zdiagnozował zaburzenie osobowości właśnie? Nie. 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 Chodził do psychoterapeuty najpierw. On się w ogóle znał z Jungiem i chodził długo na terapię do ucznia Junga i tam kontynuował ją i przez wiele lat ją na nią chodził, ale no to nic nie zmieniło, bo jak się czyta jego książki od pierwszej do ostatniej, cały czas są te same dylematy i tylko w innych słowach, innych metaforach to się pojawia. Mówiłaś właśnie, że te obrazy są takie schizofreniczne. Ja mówię, tak, można by się tu zastanawiać, czy jakiś borderline, tak, bo tutaj 500 osobowości, zawsze wyskakuje inna, to się można by się zastanawiać. Tak, bo podpalał. I wychodził nago do ogródka. Są zdjęcia. Właśnie ludzie z lewicą są biurowy. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Jeśli pamiętasz pytanie, to zadaj. Albo inne wymyśl. Będziemy ukrywać, że trochę już też rozmów na podobne tematy przeprowadziliśmy, więc być może część... Tylko nic prywatnego, błagam. Być może część moich twierdzeń nie będzie dla Ciebie obca, ale pozwoli, że tak to tutaj przytoczę do głowy, a być może będzie coś nowego, co powiedzieć. Więc tak, ja myślę sobie w ten sposób, że oprócz funkcji nauki takich podstawowych, jak ta prognostyczna, instrumentalna, opisowa, także nauka pełni funkcję porządkującą. Tego typu jednak, powiedzmy sobie, książki, ja nie czytałem tej książki, ale przedstawiono mi przez Ciebie, ufam, że przedstawiasz mnie w sposób rzetelny, jednak ufając Ci muszę stwierdzić, że nie jest to książka naukowa, tylko to jest raczej sztuka, prawda? Więc w związku z powyższym nie ma ona na celu porządkowania, tylko ma na celu coś odwrotnego. Prawda? Ale my w tym momencie musielibyśmy przejść na to, niż naukowe. Dawid, a filozofia jest nauką? No właśnie, to jest dobre pytanie, więc zależy jaka filozofia. Moim zdaniem ona jest oczywiście tak, ona jest oczywiście tak, a taka właśnie, że nie. Ale tak, ja wiem, ty tutaj... Ja mam z tym pewien problem, ponieważ ostatnio rozmawiam z panem profesorem i mam z tym pewien problem. No widzę, wiem. Ciężko mi jest poznać to za naukę, ale będę z tym walczył, więc... Ale ja wiem, jakie wchodzą tutaj... kwestie. Jeśli chodzi o sprzeczności, ja myślę sobie w ten sposób, bo tutaj cały ten wilk, a człowiek, to na samym początku powiedziałaś, co pan profesor wspomniał, to jest taki konflikt super ego z id. Ja bym tutaj nie widział sprzeczności. Ja, człowiek działając, trzeba pamiętać, nie działa w sposób sprzeczny. On może mieć sprzeczne coś wewnątrz siebie, ale kiedy podejmuje decyzję, zawsze podejmuje decyzję w sposób bezsprzeczny. No tak. Inaczej to nie mógł funkcjonować. Nie przekonaliśmy się kilka razy w życiu, że jednak tak się da? Mogę wewnątrz mieć nawet jakąś sprzeczność, więc id, a super ego, prawda, wykształcone na bazie kultury, w której jestem, super ego nie pozwala mi na przykład na coś, co na przykład moje id by chciało w tym momencie. Ale ja w sposób bezsprzeczny na przykład czegoś nie robię. No ty, a przypomnij sobie różne inne osoby, Dawid. To znaczy nie, ale w danej chwili masz decyzję, że w danej chwili podejmujesz decyzję. I ta decyzja zawsze jest w sposób bezsprzeczny wrażona, dlatego że tak funkcjonuje człowiek. Nie jest tak, że się ciągle wahamy po prostu. Tak, to co chodzi. Nie? Nie jest tak? Ja tak uważam, że po prostu cały czas się rozwijamy i idziemy do przodu. Że często tak, ale że zawsze... Jednak wahamy się, czy przyjść na ten wykład, prawda? Pan profesor może to, ale jednak pan przyszedł, to podjął taką decyzję, bo może pan nie chciał przyjść, by pan podjął taką decyzję. To są te miane przykłady, ale one doskonale obrazują. Zaraz pan zniknie, bo pan się potrafi bilokować, nie wiem, czy wiesz. Proszę, proszę, Dawid. Zabijaj go. Ale Dawid, czy zauważyłeś, że jesteś racjonalnie? Nie, pan nie postępuje w sposób racjonalny. Jest, no, w ten sposób. A ilu znasz wariatów, Dawid? Wariatami, tak, w takim razie zawsze
Nie, Dawid jest po prostu idealnie uporządkowany. Jeśli mogę dokończyć, to ja mam wrażenie, że zbyt duży super ego mam w głowie, a to jest zbyt duży id nade mną panuje. Prawda? Na tym to polega. Ja cię słucham. No to tak, mówię właśnie o tej bezsprzeczności, żebyśmy mogli funkcjonować, musimy postępować w sposób bezsprzeczny. Jeżeli ktoś jest w stanie podjąć decyzję w tej samej setnej sekundzie sprzeczną i zrobić coś sprzecznego, to nie pokaże. To jest Bogiem albo nawet czymś więcej. Czegoś takiego jest po prostu. Nie, to może być prostsze w stanach ekstremalnej rozpaczy. Panujesz tak? Nie, ale to wewnątrz mnie, ja mówię, to jest, może być dużo sprzeczności, ale to jakoś powinien być. Jednocześnie... Są jakieś na przykład, no nie wiem, właśnie rozpacz, to by na przykład, bo ten człowiek się zachowuje chaotycznie. To nie jest pytanie. Nie ma, to ma, tak, tylko o ekspresji, czy to jest, czy ja płaszczę, czy ja nie wiem, co ja robię. Ale coś panu, właśnie o to chodzi, panu też od stóp. No tak, ale nie wiem, co robię. Ale nie wiem, być może... Ale nie wiem, nie mam świadomości, ja bym chciał, ale coś, to, ten zabijczość, jak to uważał, ona jest silniejsza, ona mi, ona mi tak przez sztukę nakazuje ekspresję, która już nie jest... Mam wrażenie, że do tego dążysz, więc może powiedzmy o kuluarach. Mogę tak albocę jedną rzecz. Nie doznaję, mam wrażenie, że nie jest do końca rozumiana w ten sposób właśnie to jest sprzeczność. Sprzeczność to jest wówczas, kiedy mamy do czynienia z dwoma zdaniami wydłużeniem własnej sekundy. Czyli do części prawdziwości ruchu. To jest sprzeczność. Naprawdę, piszmy dwa zdania, które są ze sobą wkruszające i uznajmy, że jednej i drugiej mamy zdanie jedynką. To jest niemożliwe. Przy bardzo ostrych kryteriach masz rację. No tak. Ale troszeczkę tylko je poluźnić i już to wszystko staje się... A może nie chodzi o proponuję kontynuować dyskusję w kuluarach. Tak, ja też się zrozumiałam, dlaczego ci, którzy uznawali, że znają Wyssego, śpiewali, urodziłem się wybyć dzieci. Nie wiem, czego dobrze rozumieć. Wątpię.